Film został nagrany ze współpracy z serwisem Patronite, czyli serwisem, gdzie można wspierać danego twórcę. A tutaj akurat mam nową wiadomość, że zostałem przyjęty do tego serwisu Patronite i jestem i możecie mnie wspierać kwotami między innymi takimi jak 5 zł, 10 czy 20 zł miesięcznie. Także jak ktoś chce, to może sobie w jednym miesiącu 5 zł wysłać, a potem już nie musi, bo to jest jego kwota. Może nie kwota, ale bardziej jego sprawa, czy mnie wesprze, czy nie. Ale jest taka opcja na wsparcie mnie, czyli mojego kanału i jakimiś tam kwotami. Także zapraszam, link oczywiście będzie w opisie tego filmu, więc zapraszam do odcinka. Witam, jestem nomad.pl i zapraszam was do takiego filmu przygotowawczego do jakiejś wyprawy. Jeszcze nie wiem, nie mam planów na tą wyprawę. Oczywiście rowerową. Wiem, że będą się musieli spogadać, więc to jest bardzo fajna okazja, bo mamy już końcówkę maja, więc dobrze by było już tak tyle, o ile się spakować. Mam oczywiście wypisany, co będę pakował do jakich sakw. A to jest ważna informacja, że sakw. Bo mamy oczywiście sakwę. Będziemy mieli cztery sakwy. Tego nie widzieliście w poprzednim materiale o tym. Jest oczywiście sakwa. Dam wam to tutaj. Sakwa z. O, tu jest Extra Whale. 25 litrów, nie wiem czy widać. Jest jeszcze druga taka sama, nie będę jej pokazywał, bo ja tutaj dzisiaj wam nie będę do tych sakw nic pakował, bo akurat tutaj mam rzeczy, które aktualnie używam jeżdżąc na rowerze, więc nie będę wam tutaj tego wkładał. Oczywiście już będzie tutaj apteczka dodawana do tej sakwy, ale to jest w późniejszych etapach. I oczywiście mamy tutaj naszą starą sakwę Bituina. Już kiedyś ją miałem. Już kiedyś miałem, wtedy nawet jest nawet już spakowane coś. O, to jest spakowane między innymi. Odwrócę sobie, bo tutaj mamy też z drugiej strony spakowane coś, co już. Ale widać, mamy tutaj. Coś to muszę przetagować, bo tam pewnie muszę po terminie, bo to już miało być w tamtym miesiącu, w tamtym roku. I ten mamy oczywiście kubeczek z zapalarką i wtyczką. Oczywiście parowanki też będą później dodawane. Będzie tutaj też mynaszka, ale ją muszę po prostu przemyć tak dalej. Więc to najważniejsza rzecz, którą będę chciał wam zrobić, to będę musiał się przenieść na statyw, żebyście widzieli, co ja robię i co ten. Będziemy musieli przepakować najważniejszą kwestię. Zapakować. To sobie odstawimy. Najważniejszą kwestię, czyli mój
mój worek. Kurde. Mój worek, który kiedyś miał być zapakowany, ale go rozpakowałem, bo tam musiałem przewietrzyć namiot i tak dalej, więc musiałem go rozpakować, ale teraz mogę go znowu spakować i żeby on już sobie był ten. Bo do tego będzie oczywiście ten mój mój nowy materac, który wejdzie tutaj. Mam nadzieję, że on mi, że będzie miejsce to w tym, żeby to spakować. Dobra, ja szykuję statyw, szykuję wszystko, żebym mógł wam to popakować i będziecie widzieć, jak to pakuję. Dobra, mamy podłogę. Mamy coś. No tą kurę od namiotu. I mamy pachołki. Teraz spakujemy z pachołki, żebyśmy mieli ten. Potem pakujemy to. Mi się to uda. Ja to będę pakował na hamak, tylko wywał. To jest. I teraz to. Teraz pakujemy mój ten. Śliwór. Chyba zapomniałem nazwy. A poduszkę zapakujemy do innej sakwy, żeby było ten. I oczywiście zamykam. I mamy spakowaną. I mamy spakowany worek. 25 litrów. Wszystko jest tutaj włożone. Dobra, więc mamy już wszystko zapakowane. Stary potem sobie schowam. Te gumki będą mi potrzebne potem, żeby jako zategować sobie worek na rower. Także najważniejsza rzecz została spakowana. Poduszkę gdzieś później się ją spakuje. Nie wiem, czy ją będę w ogóle brał. Zobaczymy, bo może z czegoś innego będę robił poduszkę, zobaczymy. Może z jakiejś bluzy, zobaczymy. Także to by było na tyle w tym materiale krótkim. Powerbanków wam jeszcze nie pokażę, bo muszę je skompletować. Będziemy to na pewno ten motyw jeszcze raz robić. Bardziej przy terminie, czyli około lipca, bo to jest taki termin, gdzie już będzie trzeba dopiąć wszystko na ostatni guzik. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.